Mam 26 lat i małego syna. Zastanawiam się zastanawia mnie zawsze, jak żyje syn kogoś takiego jak Leroy. Jakie masz kontakty ze swoim dzieckiem? Jesteś ojcem, czy kumplem? Czy w okresie dorastania syn nie miał nieprzyjemności. Nie smaku, że jego tatuś rzucał bluzgami na lewo i prawo. Eliza uda mamusi w teledysku i szczycił się porno biznesem. Anna Dagmara A. Anno Dagmaro A. Masz 26 lat i małego syna. I, I zastanawiasz się dużo, widzę. To zapytaj się mojego syna. Mój syn żyje całkiem dobrze, mamy bardzo dobry kontakt, spełnia się zawodowo, życiowo i ogólnie. Myślę, że jest bardzo szczęśliwym człowiekiem. Nigdy nie miał nieprzyjemności związanych z moją osobą, wręcz przeciwnie. Raczej nieprzyjemności to ze mną miał czasem, jak coś było nie po mojej myśli, więc wtedy miał nieprzyjemności jedynie ze mną. Że, jego, że tata jego rzuca bluzgami na prawo i lewo. No w sumie lepiej niż jakby się miał wstydzić, że jego tata jest kurką pracującą w dużym koncernie, która okrada ludzi, wkłada im parówę codziennie do ryja i rano nie może spojrzeć w lustro. Myślę, że to jest problem życiowy. Natomiast on ma tatusia, który jest szczęśliwy, ma k***a z czego żyć, bawi się całkiem nieźle i ma poukładane wełbie, No to Chyba odpowiedziałem na Twoje pytanie, a czy Liza u, uda mamusi? Uda mamusi są zajebiste. Będę je lizał, dopóki się da, a szczy, szczycić porno biznesem się nigdy nie szczyciłem, ponieważ to nie jest mój biznes, a jedynie biznes pewnych ludzi, który to wykorzystałem do swoich celów. O i tyle. Usatysfakcjonowana jesteś, Anno Dagmaro, A? a jesteś.